Nie męczycie właśnie po tych kilkunastu już 24 latach? Tak. Po tych 24 latach nie męczycie to takie wieczne jeżdżenie, latanie z państwa do państwa? Wiadomo, że męczy, ale latam na swoich warunkach. Wybieram takie projekty, które mi się naprawdę podobają, że poziom adrenaliny jest na tyle duży, że chcecie się po prostu znowu wsiąść. Czyli jeszcze ten poziom musi być. Jeszcze tak, go oczekujesz. Tak. Ale zawsze tak jest. Jak nie ma, to staram się nie robić takich projektów. Naprawdę bardzo rzadko robię pracę, która jest wyłącznie pracą dla pieniędzy. Mam ten luksus, żeby móc wybierać coś, co mnie kręci. I myślę, że to jest właśnie taki przepis na sukces, że pracuj myśląc o tym, żeby być coraz lepszym, robić coraz fajniejsze rzeczy. Ale pracuj robiąc to, co lubisz. Tak, a te pieniądze wtedy przyjdą. Nigdy nie można myśleć o tym, ile dzisiaj zarobię, bo w takiej pracy artystycznej to się mija z celem. A na przestrzeni tych wszystkich lat, z jaką gwiazdą okładkę jakąś wspominasz tak najlepiej albo twoja ulubiona? Ojej, nie mam jednej ulubionej, bo to jest wymień tak, kilka. Jest bardzo wiele gwiazd, z którymi ta współpraca na pewno pozostanie gdzieś tam w głowie do końca życia. Kiedyś napiszę wspomnienia, to mogę o nich napisać. Niesamowita była Mila Jovovich, byłem wtedy dość młody. Zgodziła się ze mną pracować i tak naprawdę pracowaliśmy w centrum Paryża. Była tak wyluzowana, że piliśmy wino normalnie gdzieś tam na chodniku. No są takie nagle wielkie zaskoczenia, kiedy superstar okazuje się być bardzo fajną, normalną osobą. Tak było z Antonio Banderasem w zeszłym roku. Byłem na jego planie filmu w Bułgarii, tam robiłem okładkę Vanity Fair. Niesamowity facet. On rzadko korzysta z kaskadera do tego stopnia, że nawet na moich zdjęciach wskakiwał gdzieś na drabinę, ja się bałem, że się połamie. Też bardzo miła współpraca. Zazwyczaj te największe gwiazdy są tak profesjonalne, że jakiekolwiek problemy i fochy zostawiają gdzieś w domu, a na planie jest po prostu pełna profeska. Oczywiście warunki muszą być spełnione tak jak chcą, to jest wszystko wpisane w rider, no ale ja się staram być profesjonalny, oni też, a często jest tak, że później ta nić porozumienia pozostaje i proponują cię na przykład do kolejnej pracy.